będziemy za chwileczkę wielbić Boga. Gdzie chciałem wam powiedzieć o takiej informacji, która do mnie doszła, o takim człowieku. Nazywał się Nicholas Winton. Facet w 1938 roku był maklerem giełdowym i wygrała się wojna. Utknęło i zamiast do Bugatti, zamiast pojechać na wczasy do Szwajcarii, pojechał do swojego kolegi w Czechach. Był w ogóle wierzącym człowiekiem. Był nawróconym Żydem pochodzenia niemieckiego. I w Czechach, które były już pod okupacją niemiecką, zobaczył, zaczął dowiadywać się o obozach pracy, które tam już były. O pierwszych obozach dla Żydów. I powstała w nim myśl, żeby zacząć wywozić żydowskie dzieci z Czech. I sam stworzył taki projekt. Wywiózł 669 dzieci przez całą II wojnę światową. Organizował na to pieniądze, nie współpracował z żadną armią. Zrobił to on i Bóg. Do 1988 roku nikomu o tym nie powiedział. Przypadkiem jego żona znalazła zapisy na strychu. Kiedy zapytała go, dlaczego nie powiedziałeś o tym nikomu? Dlaczego? Zrobiłem normalną rzecz. To takie normalne. I powiedział do niej taką rzecz. Mam taką zasadę, że jeżeli coś nie jest niemożliwe, to mogę to zrobić. Facet dożył 106 lat. Chodził z Bogiem. Był pokornym, skromnym człowiekiem. Oparł się na Bogu. I jego żona postanowiła też coś zrobić poza jego plecami. Zaczęła dowiadywać się o tych wszystkich dzieciach, które zostały uratowane przez niego. I zrobiła wielkie spotkanie, na które zaprosiła media. I zaprosiła też jego. Powiedziała, chodź, pójdziemy na pewne spotkanie. I on poszedł na to spotkanie, nie wiedząc, że cała sala jest zapełniona jego dziećmi. Ze swoimi rodzinami, z rodzinami rodzin, cała sala poratowanych przez niego ludzi. I dlatego wam to mówię, bo za chwilę będziemy wielbić Boga. Chcę, żebyś zrozumiał, że taki potencjał jest w każdym z nas. Jeżeli coś nie jest niemożliwe, to jest to możliwe dla ciebie. Dlatego, że jesteś wierzącym człowiekiem, a Jezus powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Nie ma potrzeby myśleć, że trzeba zaangażować w to masy ludzi. Jeden człowiek, jeden Bóg, jeden odważny projekt. Jeden człowiek, jeden Bóg, jeden odważny projekt. To jest możliwe dla każdego z nas. Nie trzeba armii ludzi, żeby dokonywać heroicznych rzeczy. Trzeba uwierzyć, że ja mogę to zrobić. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, chciałbym, żebyś skierował całe swoje serce
w miejsce Twoich możliwości w Bogu. Ty masz absolutne możliwości do rzeczy, które zostawią potężny ślad w Królestwie Bożym. Rozumiesz? W wieku 106 lat odszedł do Boga. Mam wrażenie, że może dostać nagrodę. Ojcze, uwielbiamy Cię. Wywyższamy Twoje potężne imię. Dziękujemy Tobie, że Ty byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem, dla którego jesteśmy tak cenni, że zamieszkałeś w nas i jesteś wokół nas. Thank you.
Bogactwa tam z tego.
Jesteś w centrum, Jezus. My stawiamy Ciebie w centrum dzisiejszego spotkania. Stawiamy Ciebie w centrum. Niech Twoje imię będzie umieszczone. Niech Twoje imię będzie uczczone. Każdą myśl, wszystkie rozproszenie my w tej chwili nakazujemy odejść. Każdemu rozproszeniu, wszystkiemu temu, co podważa Mesjasza jako jedynego Pana i Zbawiciela. W imieniu Jezusa Chrystusa my mówimy teraz do każdej myśli rozpraszającej. Wolno z tego miejsca w imieniu Jezusa. Wszystko, co nie chce chwalić Jezusa, niech stąd odejdzie. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ogłaszamy Ciebie w centrum. Ciebie w centrum. Każda myśl. Koncentruj się teraz na Jezusie. Koncentruj się teraz na Jezusie. Skoncentruj dzisiaj się sobie. Czerp dzisiaj inspirację z Twojego wewnętrznego człowieka. Czuj się dzisiaj tak, jakby nikogo wokół Ciebie nie było. Zachowuj się tak i uwielbiaj Boga, jakbyś na sali był tylko Ty i tylko Bóg. Uwielbiaj tak, jak miałby się skończyć świat. On jest godzien wszelkiej chwały. On jest godzien koncentracji. On jest godzien, aby skoncentrować się na Nim. Szakoromasa, uwielbiamy Ciebie. Każdą nutą, każdym dźwiękiem, każdym słowem, każdym gestem. Wszystkim uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Nasz Mistrzu, uwielbiamy Ciebie. Thank you.
Jezus. Oh!
się modlę, aby ludzie nawracali się przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Tak dla każdego z nas Bóg wybrał drogę wiary. Bóg wybrał drogę wiary. Ojcze, ja modlę się. Modlę się, Ojcze, o to, aby ludzie byli inspirowani wewnętrznym przekonaniem. Modlę się, Ojcze, o to, aby ludzie byli inspirowani wewnętrznym przekonaniem. Ja modlę się dzisiaj, Ojcze, z każdą osobą, która pogubiła się na drodze wiary. Ja modlę się, Ojcze, aby ludzie weszli na drogę wiary, aby pokochali drogę wiary. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby każda osoba, która spoczyła z drogi wiary, która weszła na tą drogę inspirowania ciągle z zewnątrz, modlę się, aby ludzie zeszli z tej drogi, aby weszli na drogę wiary, aby weszli na drogę brania inspirowania z wewnątrz siebie, z wewnątrz siebie, z wewnątrz siebie. Ty przyszedłeś do prostych ludzi, pokazałeś prostą drogę, pokazałeś prosty przykład życia. Uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, my będziemy posłuszni. Będziemy posłuszni temu słowu. Będziemy brać inspirację z wewnętrznego człowieka. Ty, Duchu Święty, który mieszkasz w nas, Ty jesteś naszą radą. Ty radzisz nam najlepiej. Ty jesteś naszym nauczycielem. Szokolono masan, to gorono masan. Ene kalono masan, szokile rano masi. Ene szakolono masan, kolono masan. Potężny Jezusie, do którego należy całe niebo i cała ziemia. Wywyższamy Twoje potężne imię. Uwielbiamy Ciebie. Korzymy nasze życie przed prostymi prawdami. Pokuta nie jest oznaką słabych ludzi. Pokuta jest oznaką ludzi silnych. Pokuta jest oznaką ludzi, którzy czują się bezpiecznie. Nie ma nic złego w pokucie. Nie ma nic haniebnego w pokucie. Jeśli widzisz, że pobłądziłeś w swoim życiu, że gdzieś pognało cię ciało, że poleciałeś gdzieś, tak jak zagrał ci świat, to wyznaj to dzisiaj Bogu jako grzech. Kończymy w imieniu Jezusa Chrystusa. Wyrzekamy się wszystkiego, co nie jest prawdziwą duchowością, duchowością Chrystusową. Wyrzekamy się wszelkich przyzwyczajeń, świeckich przyzwyczajeń, wszelkiej formy. Chcemy iść głębiej, chcemy iść szerzej, chcemy mieć głębokie zrozumienie wiary, głębokie zrozumienie uwielbienia. Duchu Święty, Ty, który wspomagasz, Ty, który przychodzisz jako pomoc, uwielbiamy Ciebie, czcimy Ciebie. Ty, który zamieszkałeś w ciele człowieka, ja uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie. Władzę i moc do tego, aby deptać
po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Masz władzę i moc, aby zatrzymać w swoim życiu wszystko to, co zostało rozpętane, a nie jest biegiem Bożym. Pamiętaj o tym, że w imieniu Jezusa masz moc do tego, aby przeciwstawić się wszelkiemu biegowi, który został rozpoczęty, a nie jest biegiem Bożym. Jeśli to słowo jest do ciebie, to wystąp jak lew przeciwko wszelkiemu biegowi, który nie jest biegiem Bożym. Nakaz mu się teraz zatrzymać. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Nakaz zatrzymać się teraz wszelkiemu biegowi, który nie jest biegiem Bożym. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelki bieg, który nie jest biegiem Bożym. Urywam temu łeb. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ja w imieniu Jezusa sądzę teraz każdy uczynek ciała, każde diabelskie dzieło. Przez moc imienia Jezus. Każde kłamstwo, które przebrało się jako prawda. Woń w imieniu Jezusa. Woń w imieniu Jezusa. Nie przestrasz też się tego, że będziesz prosto widział. Że będziesz widział rzeczy proste. Ja modlę się, abyś widział prosto. Aby Twój wzrok był wyczulony, aby Twój słuch był wyczulony. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie widzieli prawdziwą tę duchowość. Modlę się o to. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Nie zagłuszaj teraz tego. Nie zakrzykuj tego, co w tobie się pojawi. Diabeł chce, żebyś zakrzyczał pewne rzeczy. Nie zakrzycz tego. Ty masz władzę i moc i wolną wolę. Bóg nie związał twojej wolnej woli. Do końca twoich dni dał ci wolną wolę. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Uwielbiamy cię. Duchu Święty, przenikaj ludzi, dotykaj głęboko ludzi. Niech ten potencjał, który został złożony w ich duchu, niech przenika teraz ich duszy i ciała. Niech prawda, która została w nich złożona, niech przenika ich duszę i ciało. Ja modlę się teraz o to doświadczenie. Ja modlę się o doświadczenie akceptacji. O modlę się o doświadczenie bezpieczeństwa. Ja modlę się o doświadczenie tego, że my i Ty, Jezu, jedno jesteśmy. Ja modlę się o to doświadczenie. Niech ta prawda z głębi duchów ludzi przenika ich duszę i przenika ich ciało. Thank you.
Thank you.
nasz Pan, święty jest nasz Bóg i aniołowie Jego są wśród nas. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg i aniołowie Jego są wśród nas. Nasz Pan, święty jest nasz Bóg i aniołowie Jego są wśród nas. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz Bóg i aniołowie Jego są wśród nas. Święty jest nasz Pan, święty jest nasz
Wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie.
Dziękujemy Ci, że zmawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że zbawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że zbawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Dzięki Twojej krwi, Jezu, mamy dostęp tam, gdzie miejsce na świecie. To dzięki Twojej krwi, to dzięki Twojej ofierze zasłona została rozdarta. To Twoja krew każdego dnia wstawia się za nami w niebie. Dziękujemy Ci za Twoją drogocenną krew. Dziękujemy Ci za Twoją uszczelaną krew. To Twoja krew. To Twoja krew każdego dnia wstawia się za nami w niebie. To moc Twojej świętej krwi dała nam nowe życie. To Twoja przelana krew. Jeszcze. Dziękujemy Ci, że zbawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że zbawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że zbawienie wykonało się dzięki Twojej krwi. Jeżeli gdzieś obłądziłeś, upadłeś i w tej chwili jesteś w stanie takim, że nie możesz się pozbierać w swojej głowie, walczysz, ale diabeł mocno naciska na ciebie.
Tu przyjdź teraz, będę się modlił o Ciebie. Jeżeli gdzieś coś się wydarzyło i sumienie Twoje ono ciągle jest atakowane, nie możesz sobie poradzić z potępieniem, z tego rodzaju atakami poniżającymi Ciebie, położę na Ciebie teraz ręce i Boża obecność Cię przenika. To przez krew Jezusa jesteś wolny człowiek. Przez krew Jezusa. To krew Jezusa Cię odbywa. I nawet jeśli tego nie czujesz jeszcze i w Twoich wspomnieniach są rzeczy, które były grzeszne, nieczyste. Ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam tę opresję. Wszelkie demoniczne siły poniżenia ja nakazuję, abyście odeszły od tych ludzi. Nie macie prawa nad Bożym ludźmi. Są usprawiedliwieni przez krew Jezusa. Przez Jezusa krew. Ja eliminuję wszelkie skutki i błędne decyzje. Ja przeklinam demoniczny wpływ, który został uwolniony przez ich grzeszną decyzję. Odcinam to od nich. Potrzebujesz uzdrowienia. Do prawej strony. Każda osoba potrzebuje.
straszne. Tam podejdźcie do prawej strony, do pianina. Tam gdzie jest pianino. Cokolwiek cię boli. Twoje ciało nie działa jak należy. Pamiętaj, że jesteś powołany do tego, aby chodzić w zdrowiu, w sile fizycznej, w odporności organizmu. W ranach i sicach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Nie ma znaczenia, jaka to jest choroba. Jeżeli chorujesz, tutaj. Ewangeliści, podchodźcie teraz, módlcie się o nich. Pozdrawiajcie. Hama na sire, lerede kora, lerede kere, lerede Jesus. Gori mata, pata, sakara, larada, hakara, lerede kere, lerede la. Nie ma takiej choroby, takiej niemocy, która nie została złamana na krzyżu Golgoty. To jest twoje dziedzictwo. To twoje prawo. Być zdrowym i silnym. Być zaopatrzonym. Być odpornym na to, co ten świat proponuje. Swoje ciężary na Boga. Każdy problem na Jezusa. Składaj. Nie patrz na swoje możliwości naturalne. Zrzuć na Jezusa problem. On jest silny. On jest Bogiem. Każda troska na Jezusa. Najbardziej święta troska na Jezusa. Pozbywaj się ciężarów.
teraz oczyszczana. Każda tkanka oczyszczaj się teraz przez imię Jezus. Wszelkich toksyn. Ty rządzisz swoją najmniejszą tkanką w organizmie. Ty rządzisz. To, co Ty powiesz swojemu ciału, to się stanie z Twoim ciałem. To, co Ty powiesz do swoich myśli i emocji, to się stanie z myślami i emocjami. To, jak zdecydujesz, tak będzie funkcjonowało Twoje ciało i Twoja psychika. Okoliczności, które są w Twoim życiu, są zależne od Twojej wiary. Chodząc w wierze, będziesz omijał miejsca, które by przyniosły śmierć. A jeżeli zdarzy Ci się wdepnąć w taką śmierć, to ta sama wiara wyprowadzi Cię z tej śmierci i postawi w miejscu życia. Nie ma dla Ciebie domu pod trzynastką. Nie ma dla Ciebie. Nie ma dla Ciebie żadnego miejsca, które byłoby w stanie usiedlić Cię siłą śmierci. Bo albo przez wiarę ominiesz to miejsce, albo przez wiarę wyjdziesz z tego miejsca. Różni się to tylko natężeniem bólu. Bo mniejszy jest ból, gdy omijasz, większy, gdy wychodzisz. Ale tak czy inaczej zawsze zwyciężysz. Zawsze jesteś skazany na sukces. Bądź mądry i czujny, żeby jak najmniej korzystać z tych drugich opcji. Hakata sebele le de horme de le de le de si le de marane il shua de le de le di si vanimone parlare de che de le de si. Jesteś tym, który mówi. Spójrz teraz w siebie. Spójrz, jakie masz wewnętrzne przekonanie do różnych rzeczy. Pomyśl o jakiejś sprawie, która już od dłuższego czasu Cię nurtuje. I zobacz, jakie masz wewnętrzne przekonanie właśnie teraz. A następnie postąp zgodnie z tym przekonaniem. Nie bój się. To może być takie trudne po ludzku.
ale postąp z tym przekonaniem. Nie bój się. Ono nie jest takie silne w środku. Czasami jest jak taki delikatny powiew. Twoje doświadczenia są silne. Patrzysz na twoje doświadczenia, ale taki jest jakiś powiew w tle. Wewnętrznego przekonania, że to właśnie tak trzeba. To nawet nie głos. Ale ty wiesz, jak trzeba. Zrób teraz tak. Powiedz, co należy. Idź tam, gdzie trzeba. Zatrzymaj to, co trzeba. Nazwij rzecz po imieniu. Zobaczysz, uruchomisz spiralę prawdy. A tam, gdzie prawda, tam swoboda, tam wolność. Sukces, spokój, zaopatrzenie. Są niektórzy z was, którzy wstrzymywaliście się przed manifestacjami różnych darów duchowych, bo myślałeś, że jeśli nie poczujesz, że coś posiadasz, to znaczy, że tego nie posiadasz. Ale dary duchowe działają przez wiarę. Ich się nie czuje. Nie czuje się ich. Nie czuje się darów duchowych. Zacznij robić to, co może się stać jedynie za pomocą nadprzyrodzonego działania daru duchowego. Rozwijaj to, co jest maleńkie. Ryzykuj, ryzykuj. Jesteś człowiekiem, który ma Ducha Świętego. Cię potrzebuje. Nie lubi cię, ale nie wie, że cię potrzebuje. Jesteś zbawieniem dla tego świata. Chrystusem w ciele. Ten świat cię potrzebuje. Uwalniaj dary duchowe. Uwalniaj dary duchowe. Nie zatrzymuj się. Nie mów, jak nie poczuję, to nie zrobię. Uwalniaj dary duchowe. One są jak miecz w twoim ręku. U niektórych z was on leży. Jest położony na półce. Na poręczy schodów waszego życia. U niektórych tak jest. Leży ten miecz. Nie bierzesz go, bo mówisz, że nie dotkniesz rzeczy, jeśli Bóg nie włoży ci ich w ręce, ale On ci włożył je w ręce. Kiedy zostałeś wypełniony Duchem Świętym, stałeś się innym człowiekiem. Innym człowiekiem. Innym człowiekiem. Jak Saul, który szedł orać pole. Ale kiedy został wypełniony Duchem Świętym, zrozumiał, że nie ma sensu iść na pole. Te woły, którymi zamierzał orać ziemię, zabił na kawałki, pociął siekierą i rozesłał po Izraelu. I wezwał Izrael na wojnę. Kiedy został wypełniony Duchem Świętym. I pamiętaj, że na niego zstąpił Duch Święty z zewnątrz. A ty masz stały dostęp do niego. Jesteś innym człowiekiem 24 godziny na dobę. Nie wtedy, kiedy czujesz się innym człowiekiem,
Ty jesteś innym człowiekiem. Jesteś inny. Inny niż ten świat. Inny niż jedynie naturalność. Jesteś innym człowiekiem. Człowiekiem z nieba. Używaj darów duchowych. Używaj władzy, którą posiadasz. Dary duchowe nie są tylko po to, aby ich używać, kiedy idziesz na ewangelizację, kiedy robisz coś w sposób zbiorowy. Dary duchowe są do używania na co dzień, w twoim prywatnym życiu, w twojej codzienności. Słowo wiedzy manifestuje się wtedy, kiedy jest potrzebne. Zarówno wtedy, kiedy mówisz do innego człowieka o tym, co się dzieje w jego życiu, ale też wtedy, kiedy zgubisz coś we własnym mieszkaniu. I wtedy działa słowo wiedzy w takiej samej sile. Prorokuje się do innych, ale prorokuje się też do siebie. Siada się przed lustrem i się prorokuje. Ufania się słowo mądrości, czyli wgląd w przyszłość wobec innych ludzi, ale też odważnie mówi się, jak będzie w twojej przyszłości. Patrzy się przez pryzmat daru w twoją przyszłość. Rozróżnia się duchy, kiedy się usługuje innym, i rozróżnia się duchy we własnych decyzjach. Cały czas działa moc darów duchowych w twoim życiu, w sprawach dużych i małych. Uzdrawia się innych, uzdrawia się siebie. Robi się cuda w służbie i robi się cuda we własnym mieszkaniu. Dary duchowe będą wpływały na to, w jaki sposób ludzie, którzy są wokół ciebie, odnoszą się do twojego życia. I czy chcą, czy nie chcą, kiedy manifestujesz Bożą moc, powiedzą, że prorok Boży jest wśród nich. Nie ma takiej rzeczy, za którą byś się zabrał i której nie skończysz sukcesem. Nie ma takiej rzeczy. Ale musisz wykorzystywać potencjał, który jest w twoim wewnętrznym człowieku. Tym potencjałem będziesz zmieniał swoją psychikę. Będziesz rozbijał warownię. Kształtował charakter swój. Będziesz też zdobywał przyjaciół. Tera padre lere hekeni lere hona marasi lere ha. Ura da saka badiene lere hekeni lere tehenes. Tak jak wierzysz. Tak jak wierzysz. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Uri seri na lache kene lare tekene lere Boże światła. Ira badar lare tekene lere lare tekene lare tekene lare tekene lare tekene lare tekene lare tekene Spędzaj
całe życie, w pełnym biegu. Aniołowie Boży, którzy Cię otaczają, są szybsi niż siły demoniczne. Aniołowie Boży są szybsi niż siły demoniczne. Możesz biec i nie uznawać, bo aniołowie Boży są szybsi niż siły demoniczne.
pory wahałeś się w swoim postępowaniu. I postępowałeś jak sługa, jak wyrobnik, jak człowiek, który próbuje zasłużyć na Jego obecność, na Jego aprobatę. Przeproś teraz Boga za to. I powiedz, że od dzisiejszego dnia już nigdy nie przestaniesz prezentować Syna. Powiedz, że jesteś Synem. Że nie jesteś żadnym niewolnikiem. Jesteś Synem Boga. Jesteś córką Boga. Przez Jezusa Chrystusa zostałeś usynowiony. Nie musisz pytać,
przestań pytać. Bo sięgnij sobie ze stołu. Co zjedz? A ojciec się uśmiechnie. Powie, jedz.